Skoro wszedłeś lub weszłaś na ten film, to prawdopodobnie choć trochę interesuje cię temat tej zakazanej strony internetu. Chyba że po prostu szukasz sposobu, jak dostać nielegalną... broń. Przepraszam za pauzę, po prostu wolałem odczekać do 15 sekundy filmu. Podobno algorytm lepiej działa, jeżeli się po 15 sekundzie używa przekleństw i innych słów, które się nie powinny znaleźć w filmie. Nie wiem, czy to samo się tyczy słowa broń. Wracając, jeżeli jesteś drugą z tych osób, to radzę szybko wyłączyć film, bo nie o tym będę dzisiaj rozmawiał. Temat ukradłem Kacprowi i dołącza tym samym on do nie tak długiej listy rzeczy, które chcę mu ukraść. Dobra, przepraszam, już poważnieje. W dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić ten okryty w większości złą sławą Darknet, rozróżnić go od Deep Webu, opowiedzieć jak powstał, co tam możemy znaleźć, a także czy jest to tak złe narzędzie, jak zwykło się o nim mówić. Prawdopodobnie nie muszę o tym wspominać, ale jednak wolę to zrobić. Mały disclaimer, materiał nie ma za zadanie zachęcić was do nagminnego korzystania z Dark Webu, jego funkcją jest funkcja czysto informacyjna. W samym materiale mogą pojawić się obrazy czy też wyrażenia / frazy, które mogą budzić powszechne zgorszenie, dlatego autor prawdopodobnie je zablurował bądź też wypikał. No, także bez dalszego przedłużania, zapraszam na intro. Na samym początku warto sobie ustalić kilka kwestii. Prawdopodobnie jeżeli na własną rękę zaczęliście szukać jakichś informacji o Dark Webie czy Deep Webie, to w pewnym momencie waszych poszukiwań mogliście natrafić na grafikę taką albo jakąś podobną. Czego się z niej dowiadujemy? Mimo tego, że tacy zwykli użytkownicy internetu poruszają się po zaledwie wierzchołku tej przysłowiowej góry lodowej, tych 4%, w których skład wchodzi jedynie Wikipedia, social media, blogi, Google, Allegro i YouTube. A jest to tak zwany Surface Web. Cała reszta to Deep Web i Dark Web. A teraz z głębi sali powinno paść pytanie, a czemu Deep Web i Dark Web są osobno? Czy to nie jest to samo? Przepraszam za tak trywialne przedstawienie tego, po prostu chciałem to bardzo mocno zaznaczyć. Nie, to nie jest to samo. Dark Web jest Deep Webem, ale Deep Web nie równa się Dark Web. Dark Web jest to po prostu część Deep Webu, warto tutaj nadmienić, że dosyć malutka. Skoro konwenanse mamy za sobą, to możemy przejść do tego, czym jest Deep Web. Tutaj posłużę się znowu tą grafiką. Jest to coś, czego na co dzień nie widzimy, korzystając z internetu. Czyli tak jak tutaj mamy napisane, zasoby akademickie, dokumenty rządowe, bankowość, ale także strony z płatną subskrypcją, takie jak Netflix. No i na samym czubku, tylko że z drugiej strony, o gdzieś tutaj, mamy Dark Web. Czyli wszystko to, do czego nie mamy dostępu z poziomu przeglądarki Google'a. Czyli między innymi to, co tutaj widzicie na grafice. No i skoro już wiemy, że Dark Web nie możemy używać zamiennie z Deep Web, to możemy przejść do tego, dlaczego w ogóle ten Dark Web powstał. Dla niektórych może być to spore zdziwienie, ale Dark Web powstał na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych, a dokładniej na potrzeby armii. Idea była taka, że wojsko musiało mieć jakieś miejsce do przeprowadzania rozmów niekontrolowanych przez strony typu Facebook. Dlatego postanowiono stworzyć sieć zapewniającą jak największą anonimowość. Ale pojawił się problem, no bo informacje te nie były tak anonimowe, jakby tego sobie życzyli ich twórcy, jeżeli z sieci korzystałaby tylko armia amerykańska. Dlatego w celu zwiększenia anonimowości i tym samym ruchu, który rozpraszałby uwagę niechcianych osób, postanowiono świadomie udostępnić Darknet. Oczywiście historia w dużym uproszczeniu. Skoro już wiemy, co to jest Darknet, czy też Dark Web, to teraz przejdziemy sobie do momentu, w którym wyjaśnię wam, jak się tam dostać. Aby wejść do Dark Webu, potrzebujesz specjalnej przeglądarki internetowej, która potrafi łączyć się z sieciami anonimowymi, takimi jak Tor, V-Onion Router, I2P, Invisible Internet Project, czy Freenet. Te sieci działają na zasadzie rozproszonej i zdecentralizowanej, co oznacza, że nie mają jednego serwera czy administratora. Zamiast tego korzystają z wielu węzłów, komputerów, które przekazują sobie nawzajem ruch internetowy w sposób zaszyfrowany i losowy. Dzięki temu trudno jest śledzić pochodzenie i cel połączenia. Najpopularniejszą przeglądarką do korzystania z Dark Webu jest Tor Browser, który można pobrać za darmo ze strony projektu Tor. Co ciekawe, jest oparty na przeglądarce Firefox. Pozwala on na anonimowe przeglądanie zarówno zwykłego internetu, Surface Web, jak i Dark Webu. Strony w sieci Tor mają końcówkę .onion i nie są dostępne za pomocą innych przeglądarek. A jak znaleźć taką stronę? Szukanie stron w Darknecie nie jest takie łatwe i proste jak w zwykłym internecie. Nie ma tam bowiem uniwersalnej wyszukiwarki, która by indeksowała i katalogowała wszystkie dostępne zasoby. Zamiast tego trzeba korzystać z różnych metod i narzędzi, które pomogą znaleźć to, czego się szuka. Jednym ze sposobów na znalezienie stron w Darknecie jest skorzystanie z katalogów i linków, które są udostępniane przez innych użytkowników lub organizacje. Takie katalogi zawierają listy stron podzielone na kategorie tematyczne lub alfabetyczne. Przykładem takiego katalogu jest w Hidden Wiki, która zawiera linki do różnych serwisów
serwisów w darknecie. Inne przykłady to Onion Deer, Dark Web Links czy Tor Links. Należy jednak pamiętać, że takie katalogi mogą być nieaktualne, niekompletne, zawierać fałszywe lub niebezpieczne linki. Innym sposobem na znalezienie stron w darknecie jest skorzystanie z wyszukiwarek, które działają podobnie jak te w zwykłym internecie, tylko że korzystając z nich jesteście anonimowi. Szybki przykład na to, że rzeczywiście te przeglądarki są anonimowe. Nie pokazują wam się reklamy spersonalizowane, tak jak podczas korzystania z Google'a, ponieważ przeglądarki te nie wykorzystują wcześniej zebranych informacji o was, zamiast tego mogą wam wyświetlić reklamy tylko na podstawie tego, czego aktualnie szukacie. Przykładem takiej wyszukiwarki jest DuckDuckGo, która działa zarówno w Surface Web, jak i w Dark Webie. Inne przykłady to Achmia, Torch czy Not Evil. Należy jednak pamiętać, że te wyszukiwarki mogą być nieefektywne bądź nieprecyzyjne, ze względu na to, że nie mają zebranych tylu informacji, co chociażby wymieniony przeze mnie wcześniej Google. Kolejnym sposobem na znalezienie stron w darknecie jest skorzystanie z forów i społeczności, które są miejscami wymiany informacji i opinii między użytkownikami. Takie fora i społeczności mogą być poświęcone różnym tematom, od polityki i technologii po narkotyki i erotykę. Przykładem takiego forum jest Dread, które jest odpowiednikiem Reddita w Dark Webie. Inne przykłady to VHub, Intel Exchange czy 8chan. Należy jednak pamiętać, że takie fora i społeczności mogą być pełne troli czy też oszustów. I żeby nie było, że jest tak pięknie i kolorowo, że wystarczy pobrać sobie Tora, odpalić DuckDuckGo i już możecie śmigać po kolumbijskich stokach ze świeżo zratrakowanym śniegiem. Należy pamiętać o bezpieczeństwie. Tutaj poproszę o pomoc mojego nie tak przystojnego towarzysza. Witam Państwa serdecznie. Po pierwsze, należy używać tylko zaufanego oprogramowania do łączenia się z Dark Webem, takiego jak Tor Browser, I2P Browser lub Freenet Browser. Unikaj pobierania i instalowania nieznanych lub podejrzanych aplikacji, które mogą zawierać wirusy, trojany lub inne złośliwe oprogramowanie. Używaj dodatkowego zabezpieczenia w postaci VPN, który ukryje Twój prawdziwy adres IP i lokalizację przed dostawcą internetu i innymi podmiotami. Pamiętaj, aby włączyć VPN przed uruchomieniem przeglądarki Dark Webu. Wybieraj tylko sprawdzone i renomowane usługi VPN, które nie rejestrują i nie udostępniają Twoich danych. Wyłącz obsługę skryptów, wtyczek i innych funkcji, które mogą zdradzić Twoją tożsamość lub naruszyć Twoją prywatność. Nie podawaj swoich osobistych danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail czy hasła. Używaj pseudonimów, fałszywych danych i jednorazowych kont. Nie loguj się na swoje normalne konta w mediach społecznościowych, poczcie czy banku. Nie łącz się z siecią Wi-Fi lub Bluetooth. Nie używaj kamerki internetowej ani mikrofonu. Nie ufaj nikomu i niczemu na Dark Webie. Nie klikaj w losowe linki, nie pobieraj nieznanych plików, nie otwieraj załączników ani wiadomości od nieznajomych. Nie dokonuj żadnej transakcji finansowych ani zakupów w Dark Webie. Nie angażuj się w żadne nielegalne lub nieetyczne działania. Nie daj się zwieść oszustom, prowokatorom czy szantażystom. Bądź świadomy konsekwencji prawnych i moralnych korzystania z Dark Webu. Pamiętaj, że nie jesteś całkowicie anonimowy i niewidzialny w sieci. Możesz być śledzony, namierzony lub zidentyfikowany przez służby specjalne, policję lub hakerów. Możesz być także ofiarą cyberprzestępczości, kradzieży danych, szantażu czy innych form przemocy. Wow, świetnie, że przyszedłeś, głosie rozsądku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz. Skoro niszczyciel dobrej zabawy i jednocześnie dostarczyciel nudy sobie poszedł, no to chyba zostaje nam jeszcze jedna kwestia do obgadania. Czy Darknet jest tak zły i niedobry, jakby się nam mogło wydawać na pierwszy rzut oka? W tym punkcie programu postaram się przytoczyć kilka argumentów za i kilka argumentów przeciw. Zacznę od argumentów przeciw. Jak słyszymy Dark Web, to najczęściej mamy w głowie wszystko to, co najgorsze w społeczeństwie, a to prawdopodobnie dlatego, że ta część internetu umożliwia egzystowanie w jednym miejscu całego, nie wiem jak to nazwać, odpadu społecznego. Po prostu umożliwia nielegalne i nieetyczne działanie osobom, które chcą wykorzystać anonimowość i brak kontroli do popełniania przestępstw. Można tam znaleźć sklepy z narkotykami, bronią, fałszywymi dokumentami, czy nawet usługami za... Tutaj warto nadmienić, że nie wszystkie działają zgodnie z ich docelową funkcją. Mam przez to na myśli, że niektóre z tych sklepów to po prostu wabiki zostawione dla tych mniej zorientowanych użytkowników ciemnej sieci. Można też natrafić na strony z pornografią, torturami, nekro... czy zoofi... Dalej. Stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności społecznej państw, które są narażone na ataki terrorystyczne, szpiegowskie lub hakerskie. Na darknecie można znaleźć instrukcje do budowy bomb czy wirusów komputerowych. Można też nawiązać kontakt z organizacjami przestępczymi lub ekstremistycznymi. No i jeszcze minus dla tych mniej rozważnych. Poruszanie się tam wiąże się z ryzykiem bycia po prostu oszukanym, okradzionym bądź zainfekowanym przez fałszywe strony lub oprogramowania. Mówię tu oczywiście o zainfekowaniu komputera. Bądź jeżeli
wasz ruch w dark webie jest zbyt intensywny, czytaj, jeżeli prowadzisz największy nielegalny sklep internetowy, patrzę na ciebie, Silk Road, to można również narazić się na śledzenie lub aresztowanie przez organy prawa. Natomiast warto tutaj dodać, że samo poruszanie się po darknecie jest w pełni legalne. To tak gwoli ścisłości. Plusy. Umożliwia wolną i niecenzurowaną komunikację ludziom, którzy żyją w reżimach totalitarnych lub są prześladowani za swoje poglądy, religię, orientację seksualną i tym podobne. Na darknecie można znaleźć informacje, które są ukrywane lub zniekształcane przez oficjalne media. A co się łączy z tym punktem? Ułatwia dostęp do wiedzy i edukacji osobom, które nie mają możliwości skorzystania z oficjalnych źródeł. Na darknecie można znaleźć książki, artykuły, kursy, filmy czy muzykę, które są niedostępne lub ograniczone w innych częściach internetu. A także zapewnia ochronę prywatności i bezpieczeństwa osobom, które chcą uniknąć śledzenia, podsłuchiwania lub hakowania przez rządy, korporacje lub przestępców. Na darknecie można korzystać z usług szyfrowania, VPN, proxy, anonimowych sieci społecznościowych czy poczty elektronicznej. Co może być też minusem, bo jak już wspomniałem, można to wykorzystać w dobry i zły sposób. Jak widzicie, Darknet to nie tylko typy spod ciemnej gwiazdy. Są to też ludzie, którzy z jakiegoś powodu chcą pozostać anonimowi w internecie. Wiadomo, raczej większość z tych 2,5 miliona codziennych użytkowników to są ludzie, którzy łamią prawo dla własnego zysku. Natomiast, jak już wspomniałem, nie wszyscy. Dlatego nie demonizujmy dark webu, a starajmy się go bardziej zrozumieć, nauczyć się czegoś o nim. Bo kto wie, kiedy akurat to wam się ten dark web przyda do zachowania anonimowości. Dziękuję za oglądnięcie tego materiału do końca, zapraszam do konstruktywnej krytyki, a ja się z wami żegnam. Cześć!